Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Janusz Olejniczak. Jerzy Kisielewski. Radosny. Ja też, bo w takim gronie. Pani profesor Joanna Wawrynowicz. Bardzo mi miło, witam. Powiedz Jasiu cały tytuł, bo ty tak sam coś przed tym profesorem marzy, czy powiem, jak to jest? Kierownik katedry fortepianu. Krótko mówiąc, to jest... Nie, słuchajcie, mam dużo ważniejsze. Dyrekcja. Zaraz, chwileczkę, mam dużo ważniejsze tam do nazwiska, jeszcze dodatek. Joanna Wawrynowicz Just, pozdrawiam tak mojego męża bardzo serdecznie. To my również pozdrawiamy, tak jest. Pani Joanna Wawrynowicz Just. A propos tytułów, znalazłem jeden ciekawy tytuł. Otóż pani jest członkiem Rady Dyscypliny Artystycznej. A gdzie pan to znalazł? A istnieje coś takiego? A jak, czym zajmuje się Rada Dyscypliny Artystycznej? Mnie nie pytaje, bo chyba dyscyplinowaniem. Bo mnie to nie dotyczy. Słuchajcie, od czasu ostatniej reformy szkolnictwa wyższego po prostu jest to taki organ, jak można powiedzieć nieładnie, który zajmuje się doktoratami, rozpatrywaniem tych doktoratów, powoływaniem komisji recenzentów, no więc bardzo poważna Rada Dyscypliny Artystycznej, sprawa bardzo istotna. Najbardziej mi się podobało to ostatnio, co mieliśmy zlecone wszyscy. Mam certyfikat antykorupcyjny. Ty zresztą robiłaś? Ja miałam problem, wiesz, nie mogę wydrukować sobie tego certyfikatu. Przeszłam cały do końca z takim niechlubnym wynikiem chyba 70%, a potem się doczytałam, że chyba tylko 100% przechodzi. Więc wiem skądinąd, że jeden z kolegów robił do skutku, ale udało mu się wydrukować certyfikat. Mnie niestety nie. Gdybyście państwo nie wiedzieli, to jest obowiązkowy wszystkich wykładowców Uniwersytetu Muzycznego Chopina certyfikat, który trzeba zdać online, logując się do CBA. Coś tam wyskakują, różne rzeczy, różne kody. Co tam wyskakuje, to wiesz. Ale przeszedłeś, Janusz, całe szkolenie? Bez pomocy, ja bym się nie zalogował na nic. No. Tak, nawet dwukrotnie. Mam dwa certyfikaty, tylko że nie wydrukowane. Czyli jesteś bardzo gruntownie bardzo. Pani profesor z certyfikatem. Pani Hanna Śleszyńska. Dzień dobry. Dzień pierwszy dobry, raz witam. U nas, co bardzo sobie cenimy. Bardzo jestem zaszczycona. Niestety bez certyfikatu jestem. Dzięki, że przyszłaś, bo tyle osób się ucieszyło, moich znajomych i nie tylko, że potwierdziłaś swoje przyjście, że nie masz pojęcia. Ja już się cieszę, a jest to tak miło w tak miłym towarzystwie, że już jestem naprawdę przeszczęśliwa. Pani w ogóle wzbudza się dobre uczucie w ludziach. To cieszę się. Jednym głosem. I o twoim talencie, i dobroci, wszystkim. Ten łagodny, potwierdzający głos to Aleksandra Janusz. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pianistka. Tak, pianistka. Studentka. Pani profesor. Pani profesor Joanny Wawrynowicz Just. I pana profesora Wojciecha Świtały. Tak, na Uniwersytecie Chopinowskim, naszym trzeci. Na ogólniku. Piąty. Ty kończysz już? No już, czyli tak, właściwie tytą. Drugi. A nie, tak? A nie drugi wygląda. Magister. To nawet dziękuję. Nie o to chodzi, bo ja pamiętam Ole, jak zaczynała. No my się starzejemy, Janusz, no nie oni. Czas szybko nie leci, panie. Wiesz, Janusz, ty pamiętasz Chorowicza, jak grał. Nie byłem nigdy na żywo na koncercie, ale Rubinsteina tak. Rubinsteina, Gilelsa. A w szkole, Oleńko, twoi koledzy o Rubinsteinie prawie że nie wiedzą. To bardzo przykre. Ja myślę. A jaki uprzejmy pan profesor powiedział, że koledzy nie wiedzą. Tak. Koleżanki wiedzą. A tu też należy nadmienić, że u pana profesora tutaj z kolei szkołę średnią. Miałam przyjemność kończyć. Mieliśmy ze sobą trochę wspólnego, tak. Dobra. Czyli zaszłości macie. Mamy zaszłości i zawsze traktowałem Olę, że to jest typ w stylu Marii Pirez, bo przecież nie każdy musi grać, nie wiem, Bóg wie jaki repertuar taki potrzebny, szeroki, że tak powiem, dla wielkich rąk, czyli Rachmaninowa, Czajkowskiego, Bóg wie co. No, tylko, że właśnie jest stworzona do Schuberta, Schumana, Mozarta, do takich rzeczy. To właśnie taki repertuar w stylu Pirez, bo to takie ma predyspozycje. I techniczne, i przede wszystkim muzykalności. Nie wiem, co mam powiedzieć. To się zgadzasz. Bardzo dziękuję. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja to zawsze powtarzam, bo znalazłem to we wspomnieniach Artura Rubinsteina, wspomnianego przez ciebie, który zastanawiał się, co zrobić, kiedy ktoś z przyjaciół zaprasza na swój koncert, na recital. A
na koniec nie jesteśmy do końca zachwyceni, a nie wypada nie pójść. No więc wymyślił, wchodzi i mówi, brak mi słów. Ładne. Tak to bywa. Czyli dzisiaj będzie na żywo. Dzisiaj będzie na żywo, jak już dawno nie było grania na żywo. Dzisiaj, teraz Oleńko, bo czas leci strasznie szybko. Możesz powolutku podchodzić do fortepianu. Dobrze. Chcę popatrzeć na klawiaturę, a my sobie jeszcze porozmawiamy chwilkę, jak będziesz szła. Bo ty wiesz, co będzie pierwszym utworem. Będzie nokturn. Ja będzie nokturn, tylko nie wiem, który najpierw będziesz grała. To już pani profesor wie. Myślę, że przygotowywałaś się do nokturnu c-moll, słysząc tutaj po... No, nokturn c-moll. Moja mama słucha, to od razu będzie szczęśliwa, że to usłyszy, bo to był nokturn, którym zaczynałem swój konkurs. Zanim przejdziemy do... To będzie dla ciebie teraz Ola grała. Tak. Zanim przejdziemy do nokturnu, już? Już. Gotowa. Aleksandra Janusz. Nokturn c-moll, opus 48, lewej ręce, tak. Thank you.
No właśnie, i to jest zawsze kłopot, co po takim graniu pięknym. Bić brawo to jest tak idiotyczne wyrażanie. Nie taktowne. Swoich emocji. Człowiekowi się podoba i klaszcze. To, tak. To bardzo, bardzo ciekawe. No ale jednak. Musiał być brawa. Pięknie, pięknie, a tu Nie. Uważam, no, są krzyki. Brawo. Zawsze się znajdzie ktoś na wycia, tupania. Wiesz, jeszcze są... Ja mam pytanie... Tylko to jest, tak, przerwę. Jest różnica między publicznościami w Polsce. A tak. Po zagraniu, powiedzmy, takiego nokturnu, pięknie, nikt ci nie krzyknie, brawo. Natomiast w Rosji, owszem. A w Rosji, owszem. Ja miałam taką sytuację, ostatnio grałam w muzeum właśnie dwa recitale, jeden po drugim, z półgodzinną przerwą i pierwsza publiczność była w 100% właśnie nasza polska, ale już druga publiczność była zagraniczna, tam dużo... Dużo było osób chyba z Hiszpanii, tak mi się wydaje. I właśnie po zagraniu tego nokturnu jedna pani wpadła absolutnie jakiś szał, żeby nie powiedzieć spazmy. Zaczęła krzyczeć brawo i jeszcze miałam do zagrania później fantazję F-moll po tym nokturnie, ale tak mnie to pozytywnie podbudowało, że jest taki żywy odbiór publiczności. I później dopiero się dowiedziałam, że różnica była właśnie tutaj też w tym, kto mnie słuchał i... Bo ja mam wrażenie, że publiczność polska się rozkręca. Rozkręca, że po pierwszym akcie, po pierwszym utworze to jest tak... Nawet jeszcze... powiedziałbym, że bo dawniej rzeczywiście to w porównaniu z reakcją gdzieś za granicą w Polsce, że tak powiem, kibice się zachowywali bardzo, bardzo grzecznie. Ale jak się nauczyli, że można wstawać, krzyczeć, no to już przejęli trochę w drugą stronę. Ja mi się to podobało w operze, jak byłam właśnie, bo dostałam z okazji urodzin bilet do opery wiedeńskiej, ponieważ akurat w tym czasie zagrałam rolę śpiewaczki operowej w sztuce Akompaniator Anny Burzyńskiej. I przyjaciele stwierdzili, że teraz to fajnie będzie pomysł, żeby złożyć się na bilet do opery wiedeńskiej. I właśnie też mi się tak, pojechałam na dwa dni i jeden dzień po drugim byłam z rzędu na właśnie na Purytanach i na Somnambuliczce chyba tak. A potem jeszcze byłam w Londynie w operze i właśnie też mi się to podobało. Ta żywiołowość, to tupanie, krzyki, wielkie brawa i to... To jest dobre. To jest... Ale ja myślę, że publiczność w Polsce lubi być rozkręcana. Zauważyłam wielokrotnie takie sytuacje, kiedy na przykład czy to prelegent, czy po prostu sam wykonawca opowiada o utworach. I świetnie, zresztą niestety nieżyjący Józef Kolinek, który miał cudowne absolutnie, nie mogę powiedzieć wykłady, ale właściwie takie prelekcje na temat utworów. Wplatał anegdoty, troszkę mówił o kompozytorze, troszkę o okoliczności powstania utworu, trochę o samym utworze. I od razu ten odbiór jest inny, od razu jest po prostu pewna taka zachęta do reakcji. W Polsce w każdym razie Jerzego Maksymiuka nikt nie pobije, jeśli chodzi o kontakt z publicznością, bo w tej chwili chyba już nie ma koncertu, gdzie... Nie, ostatnio graliśmy, że Głosy Gór było dziesięciolecie i chyba nic nie powiedział, ale rzeczywiście była duża owacja i to jest miłe w Teatrze Wielkim. Ale ja się też muszę pilnować, coraz częściej mam ochotę sobie pogadać. Nie? Raz, że mnie to rozluźnia. Ludzie podobno to lubią, że naraz ktoś, kto wychodzi, wydaje, że tylko... Umie też mówić. Że umie grać tylko... Że umie ale mówić, to się zmieniło właśnie, bo kiedyś była taka niedopuszczalne było na przykład taka forma, na przykład w teatrze. Aktorzy wychodzą, pamiętam z dawniejszych czasów i z pewną taką, no kłaniają się, ale z takim poczuciem, no tak... Te ukłony, poza oczywiście ta u Hanuszkiewicza, kiedy ukłony to słuchaj, była ja pamiętam, mody. Pamiętam specjalne próby u Hanuszkiewicza tylko na ukłony końcowe. Tak, w 90-tych latach byliśmy u Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Nowym na Puławskiej w Warszawie i ukłony były zawsze, mogło być jakieś nawet niedoróbki w sztuce, ale ukłony były zawsze ustawione i były fantastyczne. Ale właśnie teraz myślę, że przez to, że przybliżyliśmy się przez wszystkie media społecznościowe do ludzi i nie jesteśmy tylko takimi wykonawcami jakimiś niedostępnymi, że oni właśnie tylko zagrałam rolę, kłaniam się, schodzę
Znikam. Tylko ludzie oczekują jeszcze czegoś więcej. I na przykład jak właśnie tego wspomnianego akompaniatora gram na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, w teatrze, z moim wspaniałym kolegą Janem Jankowskim, to on się już potem ze mnie śmiał. Ja po tym spektaklu, po tam zaśpiewaniu na koniec, jakby takim ukłonach, jeszcze takim rodzaju bisu, jeszcze chciałam coś powiedzieć od siebie. I przy takim pierwszej takiej próbie Janek był trochę taki przerażony, bo to się tak jakby łamie tę formę, prawda, że aktor jeszcze coś tam mówi od siebie. Ale ja chciałam dodać, że ja właśnie w Gorzowie Wielkopolskim, w katedrze, która się potem niestety pożar był, ja byłam chrzczona w tej katedrze i ja się czuję, i sobie miałam rodzinę w Gorzowie i coś takiego, i dostałam wielkie brawa za ten sam fakt. No tak. I potem już tradycją było, że zawsze jednak coś po tym spektaklu naszym dwuosobowym jeszcze coś się mówi. I myślę, że kiedyś to było niedopuszczalne. Coś ale tu jeszcze ta nuta tego lokalnego patriotyzmu zagrała, tak, myślę. Oczywiście. A potem się zrodziły takie anegdoty, bo tam też byłam odwiedzałam groby rodzinne na cmentarzu w Gorze Wielkopolskim i jestem tam na babci, dziadka grobie, obok pani sprząta jakiś swój grób, podniosła głowę, zobaczyła mnie i mówi: Boże, pani Haniu, jak ja się cieszę, że mam koło pani grób. Haniu, to bardzo głupie pytanie, ale czy ty też należysz do tych słynnych, rozpoznawalnych aktorów, którzy mają dosyć tej rozpoznawalności na ulicach, że ludzie zaczepiają i tej tak zwanej popularności, bo dość, powiem ci, mnie to denerwuje, bo w zasadzie i to więcej niż połowa aktorów mówi, że to jest wnikanie w prywatność, że oni chcieliby. Jest chyba zupełnie inaczej. Ja mam przyjaciela, nie powiem nazwiska, który właśnie też głosił takie, że to strasznie męczące. To ludzie przeszkadzają, zaczepiają. I weszliśmy razem do sklepu. No i sprzedawca mnie obsłużył i ten mój kolega też podszedł kupować papierosy czy cokolwiek tam. Potraktował go jak kolejnego gościa i nawet spojrzał na niego i nic. Do tej pory chodził po tym sklepie, aż nie znalazła się jakaś kupująca, która powiedziała: nie wie pan, kogo pan teraz obsługiwa. No wtedy nabrał powietrza, błysk w oku. Poczuł się, no jednak. No wiesz, bo to wszystko zależy, bo powiedzieli, że kupuje. Nie da się ukryć, ja kiedyś nie wierzyłem w to, póki nie zwrócił mi na to uwagę ktoś z aktorów i tak dalej. Wystarczy, żeby ktoś telefonem zrobił, co kupuje i wysłał to do odpowiedniej gazety, odpowiedniego portalu, odpowiedni komentarz i już jest news, rozumiesz? A ktoś zarobił pieniądze. Bodaj stałem chyba w towarzystwie Jandusza Gajosa kiedyś na zamku przy jakiejś uroczystości. Kiedy uroczystość się skończyła i rozdano kieliszki z szampanem. I teraz trzeba uważać, dlatego że jak się podnosi ten kieliszek, każdy człowiek ma najgłupszą minę na świecie i w tym momencie wszyscy fotoreporterzy robią zdjęcie. No więc ja mam... Ale Hania nie odpowiedziała na moje pytanie. Ja nie odpowiedziałam, ale też myślę, że ja nigdy nie odczułam, że to jest jakieś męczące. Owszem, zdarzają się takie momenty, kiedy na przykład są wakacje i są, nie wiem, wycieczki, kolonie, czy dużo ludzi, czy na przykład ktoś w tym roku w Świnoujściu po prostu stał twardo przed wejściem do takiej smażalni, czy takiej restauracji, gdzie rybę chcieliśmy zjeść i twardo stał pan i widzieliśmy, że czeka na nas i to jedzenie nam tam już... Ja mówię, chodźcie, może pójdziemy, szybko podpiszemy, wrócimy, bo wiem, widzę, że on trzyma ten zeszyt i czeka i ten. Mnie nigdy nie spotkało coś takiego bardzo nieprzyjemnego z okazji tego rozpoznawania i myślę, że też to, że ja zawsze grałam takie role takich swojskich kobiet, to też spływało na mnie, że każdy tak mnie kojarzył, na przykład, nie wiem, z jedzeniem, kaszanką, pierogami, które tam gdzieś w tych rolach podawa. Siostra Basek, Siostra Basek, która jest taka... Więc oczywiście, że tam...
Filipińskie przede wszystkim. Kabaret Filipiński. Z takich programów, które dosyć długo, kabaret przez 15 lat, ta wersja, w której ja uczestniczyłam, był i to był wtedy te czasy, kiedy takie programy się oglądały i to był program taki lubiany, tak samo Daleko od Noszy, czy Rodzina Zastępcza. Takie dosyć długotrwałe takie projekty, ale nigdy nie było coś takiego nieprzyjemnego, czy jak to już słynne opowieści Piotrka Gąsowskiego, który mówi, że podchodzi do niego taka pani i mówi: co oni z panem robią w tej telewizji, że pan tak dobrze wygląda? Albo na przykład ktoś podchodzi do ciebie o wiele, jako komplement, tak, z uśmiechem, o wiele lepiej pani wygląda w życiu normalnym. A to jest frajda. Dlatego, ja sobie, no tak, dla aktorki to nie jest... To nie jest komplement, ale to są takie, to trzeba potraktować z humorem. I ja też ostatnio cytuję takie, coś takiego, że na stacji benzynową wchodzę, taka podmęczona, tam po spektaklu człowiek wraca, czasem tam rozmazany makijaż, i pani mówi na stacji benzynowej: pani Haniu, pani jest do siebie podobna. Czyli że nie mam, bo tu nieraz przychodzą aktorzy, by nie możemy poznać, a pani jest do siebie podobna. Ja mówię, to jest bardzo duży komplement. No, rzeczywiście jest parę osób, które znamy i które po dłuższym niewidzeniu mamy problemy z rozpoznaniem, ale to z zupełnie innych powodów. To zupełnie co innego. Ja mam jedno pytanie w imieniu słuchaczy, laików, którzy lubią słuchać muzyki. Nocturn. Co odróżnia nocturn od innych form muzycznych? Nocturn to jest pieśń nocy. I już można sobie dopowiedzieć własny scenariusz. Tak. Tylko gotuj się do pieśni nocy. Zgodnie możesz, z nazwą. Możesz już spacerować. Czy forma jak odróżnia od innych utworów? To znaczy formę może kompozytor nadać, no, jaką uważa. U Chopina to jest zazwyczaj tak zwana forma, może mądrze brzmi, ABA1, czyli jest po prostu jakaś część A, która potem na końcu się powtarza zazwyczaj z jakimś innym zakończeniem. To jak było w tym nokturnie c-moll. Zaczęło się od melodii takiej spokojnej. To jest świetny zresztą nokturne rozpoczęcie koncertu. Potem jest chorał, część środkowa, a potem po oktawach wszystkich tych burzliwych wraca temat właściwie w stylu rachmaninowskim trochę ten. Mhm. Ale melodia jest z początku. Natomiast ten nocturn, jest... akurat wykonany przez Olę, to jest taki nocturn wyjątkowy. Przynajmniej ja go tak rozpoznaję. Ponieważ bardzo często każdy właściwie z nocturnów Chopina ma inny rodzaj akompaniamentu, czyli tego głosu, który towarzyszy linii melodycznej. I zazwyczaj są to rodzaje akompaniamentu, które troszkę falują albo sobie dokądś zmierzają. Natomiast ten nocturn jest taki trochę jak tykanie zegara, jak odmierzanie tego nieuchronnego czasu. On ma takie wesoło on nie jest, oprócz tego, że może być noc, piękny księżyc, tak, gwiazdy. On jest wyjątkowy pod tym względem. Nie jest to żadna sielanka. Ale memento. Ale memento. Memento, o właśnie. A teraz jaki nocturnik będzie? No to bardzo prosimy. Teraz będzie pani który? Aleksandrze, jak to się mówi na egzaminach. Proszę bardzo. Numer pierwszy. Aleksandra Janusz. Thank you.
Tak, proszę państwa, to właśnie grała Ola Janusz, pięknie. Powiedziałem ci, Oleńko, że nie ma lepszej publiczności niż aktorzy. I to jest prawda, żebyś widziała wszystkie pieniądze za minę Hani, która słucha muzyki. Bo jestem taka szczęśliwa, dlatego że ja tu jestem tak trochę na przyczepkę w waszym towarzystwie, w sensie, że tak, ani nie gram, ani jestem muzykiem, ani tak, ale zawsze przypominam sobie czasy, kiedy właśnie w liceum chodziłam na koncerty w Pałacyku Szóstra w Morskim Oku. Byłam pierwsza klasa, druga klasa, właśnie bardzo często to były tylko fortepian, takie małe formy. I słuchałam właśnie Chopina, w domu miałam płyty Czajkowskiego, Griga, to właśnie opowiadałam. I później jakoś tak zarzuciłam to. To był taki czas, kiedy właśnie... I jestem teraz taka szczęśliwa, że ja tu mam na żywo taki piękny koncert, że naprawdę... Nie zapomnę dyplomu mojego średniego syna Pawła Nakraśnickiego, skrzypcowy dyplom. Grał, to się nadawało, nie wiem, do Monty Pythona raczej, do coś takiego. A Sławka wtedy... Miły tatuś. Ale Paweł dobrze o tym wie. Zaprosiła trzy rzędy chyba z przyjaciół aktorów, którzy mu zgotowali taką owację po zagraniu tego strasznego dyplomu. Paweł sam grał i co on tam pod nosem mówił, to tylko ja wiedziałem. Ale dotrwał do końca. Na końcu był Rawela Cyganka grał. Bardzo trudny program. To była bardzo wesoła Cyganka. Dobrze, teraz ja muszę czasu pilnować, bo musimy bardzo ważną rzecz posłuchać jeszcze pierwszej części. Ale do obu pani, czyli pani profesor i do Oleńki. Jak się czujesz przed konkursem, bo masz swoją reprezentację na konkursie chopinowskim? Nie wiem, czy mogę powiedzieć swoją, no na pewno przygotowaną przez siebie, natomiast to oni grają, tak. Ale to ze swojej twojej stajni, tak jak w Formule 1. No. Moich dwóch, można powiedzieć, wychowanków, czyli Julia Łozowska i Mateusz Krzyżowski, którzy... Julia była u nas. Tak, Julia była na pewno. Mateusza nie było. Tak. Którzy mają to szczęście, że się znaleźli w tym gronie 80 kilku pianistów wybranych z jakichś rekordowych ilości tym razem. Przepraszam ci przerwę, ale to rozmawiając ostatnio z Jackiem Wszołą, mówiliśmy, że tak sobie lekko traktujemy, że jakby dopiero konkurs się zaczynał od tego właściwego konkursu. Ale naprawdę to jest już olbrzymi sukces zakwalifikować się do tego głównego, do tych 80 setek, jeżeli nie setek. Ponad 500, tak? Tych, co przysłali. A ile się osób przygotowywało, zostało niedopuszczone we własnych szkołach. Także to nie jest tylko te 500, które zostały dopuszczone przez inne już władze. Także ludzi marzących o konkursie było 10 razy więcej, jeśli jeszcze nie 100 razy więcej. A teraz ty, to są twoi koledzy, prawda? Za których bardzo mocno trzymam kciuki. Właśnie, za którego bardziej? Nie wiem, panie profesorze, no jak mogłabym powiedzieć? To jest telefon zaufania, możesz wszystko. Nie no, za... Uwielbiamy niedyskrecję. Za Julię i za Mateusza tak samo, bo przecież znamy się nie tylko z słuchania swoich wykonań na audycjach, jak się ogrywamy u pani profesor w sali, czy też chodzimy na koncerty, tylko też znamy się tak prywatnie. I ja wiem po prostu, jaki to jest ogromna, jaka to jest ogromna odpowiedzialność, ten konkurs, i jaka to jest wielka presja i ile to jest naprawdę ciężkiej pracy. Więc... Myślę, że słowo odpowiedzialność to wiesz, to bardzo chyba i usztywnia i kieruje cię w złą stronę odpowiedzialność. No, trzeba dobrze, pięknie zagrać na swoje możliwości najlepiej. Ale najlepiej, tak, każdy jest inny, każdy swoje miejsce znajdzie, nawet z tych najlepszych. Publiczność woli tego, tamtego, ktoś jest wyżej, a potem okazuje się w życiu, że, no tak, że akurat ten, kto osiągnął mniej, potem w dystansie okazuje się prawdziwym artystą. Ja myślę, że Oli ta odpowiedzialność się tutaj zbiegła bardziej ze słowem presja, tak? Bo tak. Jednak Polak ma najgorzej. Ma szczególną presję. W Warszawie na scenach naszej filharmonii, myślę, że to jest... Być Polakiem, grać w Filharmonii Warszawskiej, grać na konkursie chopinowskim, no to rzeczywiście
I zobaczyć na przykład wielki, czarny, włochaty mikrofon, który tuż przed wejściem na scenę wyjeżdża. Kamerę, która tutaj pod łokciem podjeżdża. Jeden to był za moich czasów, a teraz się widzi cała pajęczyna tego wszystkiego i świadomość, że się jeszcze ogląda cały tak, świat. Tak, i YouTube. Ale co, trzeba się wyłączyć, tak? No nie wiem, pani profesor też brała udział w konkursie Chopinowskim. No tak, więc właśnie ja ze swoich doświadczeń ten wielki, włochaty mikrofon. Natomiast tak obserwuję od ostatniego konkursu, który miał być 5 lat temu, a jest w tej chwili 6 lat temu, bo mamy rok opóźnienia. Wracałam po komentarzach telewizyjnych do domu metrem, no i ludzie po prostu dyskutowali między sobą. Słuchaj, a ten dobrze gra, nie, co ty, tamten lepiej, nie, co ty, tamten to się pomylił, wiesz, ale ten miał taką ekspresję, tak, używają w ogóle jakichś określeń, które właściwie pewnie na co dzień nie są im najbardziej takie ogólnie dostępne. I naprawdę była to taka ekscytacja rzędu właśnie olimpiady, czy jakiegoś mundialu. Ogólnonarodowego czyli to, meczu. Tak, czyli to wraca, dlatego że w czasach, kiedy nie było mediów społecznościowych, kiedy w ogóle byliśmy troszeczkę odizolowani od reszty świata, to było jedno z wydarzeń. Oczywiście był ten element ścigania się, sportowy taki, ale wszyscy mniej lub bardziej słuchali. Były trzy rzeczy. No, konkurs Chopinowski, wyścig pokoju tak, i co nas jeszcze mobilizowało? Tak? Na jakiś mundial. Premiera Januszkiewicza. No teatr telewizji czasem. Teatr telewizji, tak. Były takie czasy. Potem wydało się, że gdzieś tam wśród masy wydarzeń różnych, że gdzieś konkurs blednie, ale okazuje się, że nie. Nie. Że jednak po pierwszych dniach przesłuchać, mało tego, już dwie osoby do mnie dzwoniły i pytały, jak to jest możliwe, że nie ma żadnych biletów. Bilety się rozeszły w 3 godziny. 5 minut rozeszły się bilety na koncert inauguracyjny. Dobrze, ale ja rozumiem finał, rozumiem koncert inauguracyjny. A wiecie, jaki będzie program? Bo ja wiem. A na przesłuchania? A jaki będzie? Będzie kwintet Schumana z Martą. Będzie poczwórny, na 4 fortepiany. Bacha. Będzie grała Awdiejewa, Cho, Tang Song i Marta, tak? Marta. I trzeci Cemol Beethovena będzie grał Cho. Ale tak, mamy jeszcze trochę czasu, a ja się boję, a to... Nie, ja pilnuję, mamy 4 Ty pilnujesz, minuty. Ale ja wiem, co chcę powiedzieć. Żebyśmy teraz puścili to, co bardzo chcę puścić, a to chcę puścić dla uczczenia pamięci ojca, pani profesor Joasi, czyli pana Mirosława Ławrynowicza, który odszedł przedwcześnie, znakomity skrzypek, znakomity pedagog, i mama, Krysia Makowska, którą oczywiście o wiele bardziej znałem i znam niż ojca, którzy wykonają trzecią część koncertu Mendelssohna podwójnego, do którego mam szczególny sentyment, bo grałem to stosunkowo niedawno jeszcze z Pauliną i z Maksymiukiem i w Radziejowicach. Ten koncert dedykowany obojgu rodzicom wyjaśnia to, co w biografii zawsze się pojawia, że pani profesor Joanna Ławrynowicz pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Zresztą Ola też. Też. Tak, też. Mama? Mama, nauczyciel, pedagog fortepianu i kierownik sekcji, zresztą w szkole, do której 12 lat miałam przyjemność się uczyć. I obu dziadków śpiewaków, babcia pianistka, Bułgarka zresztą, stąd też moje bułgarskie korzenie tutaj. Także byłam skazana na fortepian, można tak powiedzieć, ale przyjemnie skazana. No więc właśnie tak jak, brzmisz, jakbyś nie była skazana. Ja jeszcze dobrze. Tylko króciutko przy okazji właśnie taty. Taka anegdota rodzinna, dlaczego wybrałam fortepian. No bo anegdota rodzinna, tata jej bohater i ja taka mała w tle, 4-latek, zapytany, na jakim instrumencie chce grać. Mówiłam, że broń Boże, tylko nie na skrzypcach, ponieważ tatusiowi leciała krew z palców, jak się przygotowywał razem z mamą do konkursu duetowego w Monachium, który zresztą wygrali. Także... No to duża rzecz, konkurs Monachium. Tak, konkurs ARD w Monachium, no ale dziecko zapamiętało, że to musi chyba się z dużym bólem. Kulka wygrał właśnie ten sam konkurs, prawda? Tak, tylko w kategorii, oni w kategorii tak, duetów, a tu... Allegro molto, koncert de mol. Mało grany, bo bardzo trudny. Słuchamy.
To finał Allegro Molto z koncertu de mol Feliksa Mendelssohna. Grał niezapomniany Mirosław Ławrynowicz z żoną Krystyną Makowską. I z orkiestrą stworzoną przez ojca, prawda? Właściwie orkiestra była stworzona przez profesora Zenona Brzewskiego i potem tata ją prowadził jako dyrygent od pulpitu. Dużo koncertowali, jeździli na konkursy. Głównie składała się ze studentów i absolwentów właśnie klas profesora Brzeskiego i mojego taty. I czasem rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że utwór może być piękny i porywający, a nie musi być trudny. A to jest i trudny, i piękny. I porywający. Słychać, że jest trudny. No, ale jest tak wdzięczny, że to jest przyjemność uczyć się też takiego utworu. Wiesz? To jest do nauczenia. Niesie cię. Potem jak już się umie, to gra się to z przyjemnością po prostu. No to słychać. Ale słucha się po prostu taka... Rozrywkowa muzyka klasyczna. Tak. No tak. Wspaniała. Młodziutki Mendelssohn. Świetny utwór. Teraz zapowiedzmy troszkę drugą część, bo będzie niespodzianka. Padło nazwisko Adam Hanuszkiewicz. Padło. I od głosu Adama Hanuszkiewicza mam nadzieję, że wszystko się uda. Zaczniemy następną część i będzie krótki... Krótka introdukcja do tego, co chcę powiedzieć później. Tak, tak jest. Czas na wiadomości powoli, a my wracamy po wiadomościach z paniami. Pani Joanna Ławrynowicz, pani Hanna Śleszyńska i pani Aleksandra Janusz. I oczywiście Janusz Oleniczek. I Jerzy Kierowski. Do usłyszenia. Drugi i zapowiedziana niespodzianka, czyli... Adam Hanuszkiewicz. I troszkę też. Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie. Granicami narodów, granic pozbawionych są charaktery ludzi. I to jest pierwsza ścieżka z płyty, którą dostałem od Jerzego Maksymiuka, który poszedł na Plitark gdzieś tam na Żoliborzu między pomidorami a Włoszczyzną. Było stoisko z płytami po złotówce, po 2 złote i zobaczył tę płytę, patrzę, hymny polskie. Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Oleniczek, i kupił 7 po złotówce. Białe kruki. Nie pamiętałem, kiedy to nagrałem, ale Stanisław Sojka, bo tam jest wielu, wielu moich wybitnych kolegów z innego rodzaju muzyki. Jest Kazik na przykład, którym się zachwyca Maksymiuk. Bo słuchał teraz ostatnio na okrągło tego, jak przyszedłem po tę płytę wczoraj, to zostałem panią Ewę i pana Jerzego tańczących w wersji hymnu przez Trybunie Tutki grających. To był naprawdę bardzo, bardzo miły widok. I myślisz, że to było w którym roku?
Zapytałem kobiety bliskie mojemu sercu w pewnym czasie, że to było jakieś 20 lat temu. 90 lat. Tak. No, miło słyszeć głos dyrektora Hanuszkiewicza. To rzeczywiście dla mnie bardzo, bardzo miła pamiątka i no taka rzeczywiście biały kruk. A, zaczęło się Norwidem, ponieważ płyta jest poświęcona hymnowi Mazurkowi Dąbrowskiemu. Natomiast w przyszły piątek będzie wielkie, jak to nazwać, rocznica urodzin Norwida. Z okazji 20. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Oczywiście będzie oddzielna audycja, bo to jest dużo do mówienia. W każdym razie będą występować tacy aktorzy jak Jan Englert, Jerzy Radziwiłowicz, Danuta Stenka, Piotr Kramer. Będzie śpiewać Olga Pasiecznik, Małgorzata Walewska, Maciej Kwaśnikowski, Szymon Mechliński, Łukasz Goliński. No ja będę troszkę grał też, ale takie właśnie różne fragmenty różnych utworów Chopina, bo oczywiście w części dotyczącej Chopina. I myślę, że cóż, scenariusz napisała Ewa Rucińska wraz z Waldemarem Dąbrowskim. Reżyseruje Ewa Rucińska. No i cała lista wszystkich innych ludzi, którzy się do tego wydarzenia przyczynili i przyczynią, bo próby zaczynamy we wtorek podwójne, w środę, czwartek, a w piątek wieczorem jest uroczysty koncert. To jest taki wstęp, to chciałem tylko zapowiedzieć i serdecznie zaprosić. A audycję norwidowską zrobimy osobno. Zrobimy osobno, a ja przypomnę, że z nami pani profesor Joanna Ławrynowicz. Kłaniamy się. Witam pani serdecznie. Hanna Ślaszyńska. Witam, kłaniam się. I panna Aleksandra Janusz. Panna, tak. Dzień dobry, wieczór. Haniu, opowiadaj. Ja już się boję, że zaraz program się skończy. Jeszcze chwilę. Jeśli chodzi o muzykę, to pani mówiła, że chór był pasją. A tak. Ja tylko teraz tak pod wpływem głosu Adama Hanuszkiewicza tak się troszeczkę sentymentalnie zrobiło. Rozmarzyłam się, bo spędziłam w teatrze u Adama Hanuszkiewicza 4 sezony od 90 roku do 94, które były niezwykle takie dynamiczne, wspaniałe. Zaczęliśmy w ogóle weselem. Właśnie. I obcowanie, bo ja przyszłam po 7 latach spędzonych w Teatrze Komedia w Warszawie i przyszłam do wesela jako Rachela. Nie myślcie sobie, jako Rachela zaakceptował dyrektor, tutaj mam kandydaturę, obie z Joanną Kurowską, bardzo różne obie byłyśmy Rachele, ale właśnie to było na wstępie, bo dyrektor Hanuszkiewicz obejmował ten teatr, przyszedł z Łodzi i zrobił na początek wesele, a potem się posypały, to było co półtora miesiąca była premiera. Graliśmy Króla Ubu, graliśmy, zresztą grałam Król Ubu, Komedia Pasterska, Zapolska, Czomber z Gombra. No po prostu to był tak dynamiczny okres i taki, poczułam się znowu tak, jakbym była na studiach. A powiedz mi, kto był wtedy w ekipie teatru? Jak ty byliśmy, wszyscy byliśmy o wiele młodsi, to 90 rok, bo mnóstwo młodych kolegów i właśnie dlatego czułam się jak na studiach. Myśmy się wszyscy wtedy pozbierali, poprzychodzili z różnych i myśmy tam się poznali właśnie, przyszliśmy z Piotrkiem Gąsowskim, a doszedł z Łodzi Robert Rosmus, tam żeśmy się poznali i tam powstał nasz zaczątek naszej grupy i naszego programu. Mnóstwo czyli było wspaniałych terce, czyli kwartet. I właśnie tam w trakcie bycia u Adama Hanuszkiewicza, ale myśmy się tak wszyscy uwielbiali i to było takie, dlatego teraz tak, jak wspominam te czasy, chociaż to były tylko 4 lata, ale rzeczywiście takie ważne dla nas i to spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem, no bo na przykład właśnie Cyda graliśmy w Łazienkach.
na teatrze na wyspie, gdzie kolega Byszek Suszyński łodzią podpływał, gdzie właśnie zgrałyśmy ze Sławką Łozińską, Piotr Grosowski. I myśmy pawie wrzeszczały, zagłuszały nas i trzeba było uważać, żeby nie połknąć komara. Pazura nie grał wtedy? Tak? Nie, nie. Grał, wiem, w Śnie nocy letniej. Też było w łazienkach. A tak, w łazienkach. Myśmy grali potem tam właśnie komedię pasterską. Sławka mówi, był bardzo młody, to będzie aktor. Magda Cwenówna, ja gram infantkę. Cały taki, i to było Zarych, takie, zapomniałem, jak się pozdrawiam. I to było takie przeżycie grać tam w łazienkach. Także bardzo dużo zawdzięczamy właśnie dyrektorowi Hanuszkiewiczowi. A 10 lat wcześniej w pełni stanu wojennego dyplom w szkole teatralnej kończyłam. Mój rok kończył. I Łomnicki miał powiedzieć, że to stracony rok. No właśnie, my kończyliśmy, dokładnie miałam premierę opery żebraczej, dyplom całego roku, taki tak zwany muzyczny też, bo tam były też piosenki, ale to pierwowzór opery za trzy grosze, opera żebracza. I w środę była premiera, a w niedzielę ogłoszono stan wojenny. Zamknięto szkołę i nie wiedzieliśmy w ogóle, co z nami będzie. Dlatego uważam, że w tak trudnym czasie też, no zresztą to jest też porównywalne, tak jak teraz czy studenci studiują, czy kończą w pandemii, prawda? I też takie jest to wszystko. Myśmy też czuli... Zamknięcie. Tak. Trudne czasy były dla startu w zawodzie. Tak, jak nie wiadomo, co będzie jutro, po prostu. Zresztą do jakiego teatru się nie poszło, to każdy tak asekuracyjnie, no nie wiemy, co będzie w ogóle z nami, zespołem. Nikt nie był tak specjalnie zainteresowany. Trzeba wtedy było mieć angaż w teatrze, bo taka była kolej rzeczy. No to nie będę teraz takich wspominać ciężkich. Same początki, dużo było kandydatów, jak ty zdawałaś do szkoły teatralnej. No tak, to, ale to tak samo jest cały czas. Bo to Wojtek Malejkar był ostatnio u nas i też opowiadał, że chyba 1500 było. Tak, około 1000 osób było tak zawsze. A kto był w komisji? O, to właśnie jak drżącymi nogami przekroczyłam próg egzaminacyjnej sali, to widziałam właśnie same sławy i samych wspaniałych profesorów, których podziwiamy jako aktorów. I otuchy, bo przewodniczącą była Rena Tomaszewska, która słynęła z tego, że jest strasznie sroga i wszyscy się jej bali, jakieś legendy, ale był wtedy rektorem Tadeusz Łomnicki, dziekanem Andrzej Łapicki, była Ryszarda Hanin, była Zofia Mrozowska, to byli nasi profesorowie. Ale ponieważ ja chciałam powiedzieć tekst mówiony gwarą ze Skalnego Podhala, nauczyłam się tego gwarą i powiedziałam, że co pani nam powie, to powiedziałam właśnie fragment prozy Tetmajera, a to jest gwarą, tak? To nie może być. Ja wtedy myślałam, że się ziemia pod nogami zapada. A co pani ma jeszcze? No to powiedziałam, że tutaj poemat Spadanie Różewicza. No to takie, ja miałam takie naukowskie, jakieś kawałek prozy, ale to popisowym moim numerem był tamten. I powiedziałam tego Różewicza, po czym właśnie profesor Rena Tomaszewska powiedziała, to teraz poprosimy Tetmajera. I mówiłam, a widziałam w kącie uśmiechniętą twarz Wojciecha Siemiona. Mnie wspierał tym uśmiechem, bo on wiedział, słowo, co to tak. Znaczy taki tekst mówić, gwarą i tego. I to mi tak dodawało otuchy i siły. I powiedziałam, no i przeszłam do następnego etapu. Także to, ale tak jakby profesorowie, którzy wtedy uczyli. To była kadra rzeczywiście. Profesor Świderski, Śląska, Mrozowska, Zapasiewicz. No po prostu to, kogo by się nie wymieniło, to byli fantastyczni aktorzy i pedagodzy. No tak, tylko czasem się zastanawiamy, że nie zawsze wielcy aktorzy są dobrymi pedagogami. Tak, pewnie tak. Ale akurat spotkanie, właśnie Tadeusz Łomnicki nas wziął na pierwszym roku. Właściwie niewiele żeśmy w ogóle wtedy umieli, baliśmy się, bo czasem potrafił tam krzyknąć i tego zawsze każdy śmiał, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy będzie, więc ja się jakoś nie doczekam, na mnie nie krzyczał, ale no to ja szkołę wspominam wspaniale. Wiem, że różne są opinie, że niektórzy mieli jakieś tam takie traumatyczne przeżycia. Natomiast tamte czasy, kiedy myśmy studiowali, ja uważam, że to było spełnienie moich marzeń. Dostanie się na te studia. Tak, od zawsze?
wiecie, ja mam też epizod muzyczny. Nie wiecie sobie, ja chodzi, tak po pierwsze byłam w chórze w szkole, który uwielbiałam chodzić na chór i zawsze uwielbiałam być w drugim głosie, bo ja taki raczej jestem alt, ale zawsze wpchałam się do drugiego głosu, bo pierwszy to już umiałam, a tak jak się nauczyłam drugiego, to już umiałam dwa. Więc zawsze to było dla mnie przyjście i chór w chórze się bardzo... Oczywiście też recytowałam jakieś tam na Akademii Wiersze. W podstawówce namówiłam kolegów, żeby wystawić Świtezianke i wystawić panią Twardowską. Także to były takie te początki, ale też chodziłam do Ogniska Muzycznego na skrzypce. O cholera. Tak. I tylko, że chyba byłam taka niesumienna i leniwa, to znaczy, bo to nie była szkoła muzyczna, to było ognisko, więc to trzeba było mieć większą dyscyplinę, a tej dyscypliny, takiej pracy trochę mi brakowało. I tak ćwiczyłam na tych skrzypcach już tak, jak już trzeba było, to już, o, bo jutro będzie lekcja, to tak tego. Ale pamiętam i tak strasznie mój tata, który słuch muzyczny miał i też tam grał u mnie w rodzinie ze strony właśnie Śleszyńskich, zawsze ktoś grał na jakimś instrumencie, więc on tak się rwał do tych skrzypiec, żeby ode mnie brać, żeby sobie próbować. I ja tak żałowałam tego, mówię, nie tego, ale to ja potem wezmę sobie coś tam, popróbuję. I żeśmy sobie tak w końcu, ja mówię, dobrze, to mi zapłać 5 złotych za to, że będziesz teraz te skrzypce brał. I tak, żeśmy się śmiali z tego, więc, a z kolei moi synowie chodzili też, młodszy Kuba, do szkoły o programie muzycznym, więc ja mam w domu wspaniałe pianino, podobno po rodzinie Przybosia, które od mojego kolegi Marcina Sosnowskiego dostałam, jak się właśnie na kabaty przynosiłam, więc Kuba też tam grał, a ja nic na pianinie, nic, słuchajcie. I to moim marzeniem by było umieć grać, gdybym miała powiedzieć jakieś, czego mi brakuje, to bym bardzo chciała i zazdroszczę ci, Ola, że ty tak wspaniale ale grasz. Ale pani Haniu, pianino łatwiejsze. No bo ja przecież wiem, naciskam, ale jest dźwięka tu na skrzypcach, nie, się ja człowiek tylko siedziałam przy Kubie, mówię, Kuba, powtórz jeszcze raz. I tak, a on był zawsze taki optymistyczny, jak szedł jako w podstawówce, jako taki mały ten do na egzamin, wychodził i mówił tak, pomyliłem się 2 razy, ale chyba będzie 5. I miał takie jakieś dobre samopoczucie. I ja tak zawsze podsłuchiwałam tam pod drzwiami, czego się nie pomylił. Podejście. Tak, ale potrafił też zrobić coś takiego. Słuchajcie, że się kreował, tak ubrał się, ponieważ po filmie Blues Brothers też taki był, bardzo taki, jak obejrzał jakiś film, to tak się starał stylizować, więc też jego marzeniem było w ogóle garnitur. No ten garnitur miał, bo na egzamin to się ubierał w garnitur, ale kiedyś wszedł na egzamin w czarnych okularach i tym garniturze zrobił jakieś takie wejście. On takie lubił, takie, więc trochę było zdziwienie panie nauczyciel w komisji, ale zdjął potem okulary, tylko takie po prostu zrobił wejście, a potem już się skupił i grał. Także, a która to szkoła muzyczna? To nie liberalna. Była muzyczna, to była szkoła podstawowa z programem muzycznym na Ursynowie i było to wspaniałe, dlatego że... Ciekawe, po kim ma takie wejście aktorskie. No tak? Właśnie, ale wiecie co, ja zazdroszczę, to bo pamiętam taki moment, kiedy byliśmy z kabaretem Olgi Lipińskiej, z wspaniałym składem, sami wspaniali w ogóle artyści i Janusz Gajos, i Marek Kondrat, i Piotr Franceski, i między innymi też Czesio Majewski, i jesteśmy w 89 roku, pierwszy mój w ogóle raz jestem w Ameryce i wtedy właśnie jeździmy po całych Stanach z tymi występami i byliśmy chyba w Denver, wchodzimy do takiego domu, zaproszeni przez tamtejszych ludzi w Polonie i za oknami piękny widok, piękny dom, góry, podobno sarny, które podchodzą pod dom i wstał fortepian w salonie i Czesio Majewski podszedł, otworzył. Ten usiadł i zaczął grać Gershwina. I popłynęło to. I to takie przeżycie. I tego zawsze wam zazdroszczę, że to potraficie usiąść. Nie będę mówił, że byłem młody, to ten fortepian zapracował na siebie, tak. Było warto umieć grać w różnych okolicznościach. Tak, to jest piękne, ale jeszcze mam w Międzyzdrojach byłaś wtedy, tak całą noc grałem, oczywiście, no, to też jest to słynne taka rola. Wszyscy się bawią, a pianista gra, wiesz, to było trochę tak. Ale w tych parę sytuacji, które rozładowałeś grając. Słuchajcie, w tych samych Międzyzdrojach... Nie strzelajcie do pianisty, nie bez powodu był tytuł filmu. Póki dla nas ja pojechałam właśnie z małym moim synem, Kubą, który właśnie, no wtedy był czas, że on umiał właśnie grać, bo teraz to już jakoś, ale też czasem coś tam siada, jeszcze gra. I my siedzimy wtedy z Andrzejem Strzeleckim, żeśmy mieli jakieś takie spotkanie w sali przed jakimś tym i do mnie ktoś przychodzi... Mówi, słuchaj, twój syn gra tam w barze na pianinie i
zagraniczni goście płacą mu dolarami za te tam, dolar, dwa dostaje, czy tam jakieś tam, bo nie wiem, czy euro wtedy było. I ja mówię, Jezus, naprawdę? Chwilę go spuściłam z oka. A on graj, graj. I on zaczął grać, a oni by tam zaczęli płacić. Dba się o artystę. Ale słuchajcie, jakbym miała zagrać na przykład pianistkę, to bym, bo zawsze tak, oczywiście jak aktor gra, ma problem. Ten, który nie potrafi. No wiesz, Ewa Wiśniewska nam opowiadała, jak uczyła się do Cudzoziemki. Mhm. Nawet czy Krzyś Jakowicz ją uczył, bo on tam gra. To chyba jest, prawie pewien jestem w Cudzoziemce. No to możliwe. W każdym razie no, wygląda dobrze z tymi skrzypcami. Ja sama chyba nie grała na skrzypcach. Tylko się musiała nauczyć. Ale ojciec grał. Proszę, ojciec był muzykiem filharmonicznym. No tak. Oczywiście zapomniałem. Wiedziałem. Ale zawsze jak jest taka scena, że aktor siada, czy aktorka do fortepianu, to zawsze już jest takie tylko do pasa filmowanie, no bo to się tego właśnie no, nie albo, jesteś w stanie. Albo i po raz kolejny przypomnijmy, albo się robi tak, że się przeszczepia głowę. O tak. W związku z tym głowa Adriana Brody przeszczepiona na ciałko Janusza Olejniczaka zaowocowała. Właśnie. Tylko mam nie mam zbędnego tłuszczu. Jestem szczupły. No tak. Tak, ale właśnie ciałko. Tak. I w pianiście. No właśnie. Nie, ale to fakt, bo jednak Żuławski tą błękitną nutą szukał grającego. Naprawdę, bo udawania nie chciał. Dlatego, no nie, to się dlatego po prostu wziął natur szczeka. Tak. Potem zostałeś aktorem. A potem dziennikarzem. Tak jest. To kiedyś była taka dyskusja właśnie, pamiętam jeszcze z Byszkiem Wodeckim, gdzieś jesteśmy tam właśnie w Stanach z jakimiś takimi występami i właśnie taka dyskusja, no co jest trudniejsze? Być aktorem, czy być muzykiem. No i właśnie Zbyszek mówi, no ale przecież muzyk ma zawsze trudniej. Od dziecka haruje, od dziecka się uczy i ten aktor przyjdzie, nauczy się tekstu. No to my bronimy z kolei, że aktor, ale wiesz, to ile lat też. No ale wiesz, oczywiście. Ja bardzo, bardzo szanuję waszą pracę i szczególnie powiem, że zawodowych aktorów, którzy no, wiedzą, jak używać swoich narzędzi aktorskich, ale macie o wiele trudniej. Tu wam współczuję, bo jednak muzyk, powiedzmy, no, dobry muzyk, jednak zawsze pracę znajdzie. To nie ma, a to nie powiem, że twoje, bo ty się opędzasz od propozycji. Natomiast znam ale się obśmiało. Znam i ty oczywiście bardziej, no jednak to czuwanie przy telefonie, czy zadzwoni, czy nie zadzwoni. A poza tym, żeby dostać rolę wymarzoną, to trzeba mieć tyle szczęścia, żeby spodobać się reżyserowi, żeby trafić w postać, która... No, będziesz najgenialniejszym aktorem, masz 2 metry, no to nie zagrasz pana Wojdejowskiego. No i no, tego typu zależności. Tyle rzeczy musisz... Kłaniam się tutaj z szacunkiem, muzyką. Nie, to jest to właśnie, że tego się nie nauczysz do roli. To masz od dziecka, grasz i żeby to, tak to, grać, to jest zawodówka, to są lata od początku. Pracy i tak. Od pierwszej klasy tak, tutaj nie można zdecydować, mając lat 18 i robiąc maturę, że ja teraz pójdę na takie czy inne studia, prawda? Więc tutaj jest taka droga wytyczona właściwie od zawsze. I jedno, co łączy oba te dziedziny, to że nie da się oszukać ani w aktorstwie, ani w muzyce. Bo nawet słabo tak może publiczność jakoś niekoniecznie gdzieś się pojedzie i wierzy o tym, że właściwie chyba nie do końca się znają, czy na teatrze, czy na muzyce. A coś się takiego dzieje, że jak przychodzi 500 czy 1000 osób, to jakoś wyczuwają, czy jest dobry koncert, czy jest dobry teatr, czy nie. No, mówiliśmy o tym, jak publiczność reaguje. No w La Scali Pavarotti nawet został wygwizdany. Nie wykrzyczany, bo nie gwizdzę się w La Scali. Ale rzeczywiście to, co Janusz mówiłeś o Rosji, to ja miałam zawsze takie wrażenie, jadąc zresztą nie tylko w Rosji, również na Ukrainie, na wszystkie właściwie kraje, które pozostały po dawnym Związku Radzieckim, co by o nim nie mówić, rzeczywiście dla kultury zrobił ogromnie dużo. Bo największe nazwiska, jak Richter, Rostropowicz, czy Dawid Oistrach, dla muzyki. To już było różnie. Ale oni rzeczywiście jeździli, bo najbardziej właściwie z naszej perspektywy wydawałoby się zapadły w dziurach. Czasami wozili ze sobą fortepian, a jak nie to pianino i rzeczywiście grali
w miejsca, które właściwie wydawałyby się dla tej kultury najwyższe, a mieli wykonawców przecież no, nieprawdopodobnych artystów, które pamiętam, byłyby niedostępne. Wadim Brodski, też znany ci, przed przyjazdem do Polski, gdzie wygrał konkurs Wieniawskiego, jak mi opowiadał o swoim życiu jeszcze studenckim, gdzie on grał, jak to cały Związek Radziecki musiał objeździć po Syberię, gdzieś tam w Władywostoki. No i rzeczywiście no wyrwał się stamtąd. I też w Rosji bardzo kochają teatr, bo tak. Jak byliśmy ze spektaklem w Nowym Jorku, z szóstym piętrem z Polityką, to właśnie powiedzieli, że tak, wy tu gracie jednego dnia, powiedzmy dwa spektakle, a jak przyjeżdża teatr z Rosji, to grają cztery razy tam, cztery dni po dwa te i są pełne sale i pełne, bo tak ludzie są spragnieni. A jak byłam, zdarzyło mi się grać w filmie rosyjskim, tam dwie scenki takie, ale właśnie musiałam jechać do Petersburga i tam koleżanka, która pełniła też rolę tłumaczki, tam pomagała mi, przeszłyśmy się razem, mówi, zobacz, tu jest teatr, tu jest wszędzie pełno, ludzie przed teatrem chcą się dostać tego we wszystkich teatrach wieczorem. Pełno ludzi, wszyscy chcą iść do teatru i jest rzeczywiście... Ale to już w Rosji, czy jeszcze wtedy? Nie, już. Nie teraz, lat temu. Ale tak. Ja nie wiem, czy już to opowiadałem, jak grałem w Moskwie stosunkowo niedawno, 4 lata temu chyba. Już jakiś kurs tam miałem, ale grałem w sali konserwatorium. Publiczność, abstrahując od tego, że dużo młodzieży pianistycznej, co zawsze lekko jest stresujące. Natomiast starsze osoby, to czasami te panie wyglądały na koleżanki Czajkowskiego, ubrane futra, jakieś powyciągane, nie wiadomo, z teatru. Starsze koleżanki Czajkowskiego. Prawie, do tego Adzi Kołan. Po koncercie, to na pewno mówiłem, przyszła do mnie piękna, stuletnia, nie wiem, jak arystokracja rosyjska, podeszła do mnie, tak mnie poklepała po ramieniu i mówi, mała diec. A ja miałem wtedy z 50 lat. Nie, to było ostatnie, to już nie, to, nie, tak. Już nie powiem. 64. Jak to było? Słasant? Karantses. Mała diec. Mała diec, tak. No tak, ale mała diec ma jeszcze właśnie, to jest kwestia interpretacji. Ale tak się mówi do młodych, no. Nie, ale tak się mówi do zdolnych. Ale słuchaj, dobrze zapowiadających się. Ja pamiętam panią profesor Marię Wiłkomirską, której uczyła się moja mama, u której skończyła studia. To jest no, pani Maria z rodziny Wiłkomirskich, bo tam był i Kazimierz, i Wanda, i no, w ogóle bo tam wydanie drugie poprawione, pierwsze tak, troszkę starsze, ale cała rodzina z ogromnymi tradycjami. I pani Maria żyła, z tego co ja pamiętam, no ładnych 90 kilka lat i była w znakomitej kondycji psychicznej. Miała problemy tylko ze słuchem, ale w ogóle fantastycznie się z nią prowadziło rozmowę. Ja pamiętam, jako mała dziewczynka chodziłam tam na Wilczą do niej, do domu. Nie na Wilczą, już nie pamiętam, jaka to była ulica, ale gdzieś w centrum Warszawy. W każdym razie kiedyś do mojej babci mówi, pani Wando, kobieta 70-letnia jest moim zdaniem stosunkowo młoda. Także wszystko zależy od kontekstu. Oczywiście. Ja bardzo jestem ciekaw, co my mamy pod palcem teraz, żeby trochę muzyki posłuchać. Tak jest. W związku z tym, że mówiliśmy o rodach muzycznych, ród muzycznych stefańskich i pani Halina Czerny-Stefańska, która była jeszcze mentorem Joanny Ławrynowicz, profesorką. Tak, cudowna, wspaniała pani Halina, którą pamiętam właściwie jak dziś. Osoba o niesłychanym temperamencie, poczuciu humoru, ale też takiej właściwie czystej ludzkiej miłości przede wszystkim do młodych. Ona po prostu nas uwielbiała. Ja pamiętam, jeździłam najpierw do niej na kursy i jakoś tak, żeśmy się bardzo polubiły. Zresztą ona już no, nie najlepiej się czuła, o czym właściwie nikt z nas wtedy nie wiedział. Była w takiej niesamowitej dyscyplinie. Wstawała rano, pięknie ubrana, uczesana, przychodziła na śniadanie, potem szła ćwiczyć. A to już była taka no, mocno rozwijająca się choroba. Właściwie nikt o tym nie wiedział. Natomiast ona do tych młodych ludzi na kursach mistrzowskich no, po prostu podchodziła jak do swoich dzieci. Właściwie każdemu chciała nieba przychylić. Także to było naprawdę wspaniałe. A potem nawiązałyśmy właśnie taki
kontakt. I ja dzięki temu mogłam się u niej uczyć. Przyjeżdżałam do Krakowa, ona przyjeżdżała do Warszawy, to się spotykałyśmy. Naprawdę to były takie czasy, których no, nigdy nie zapomnę. Wspaniały, piękny. Posłuchamy Mazurka. Kalina Czerny-Stefańska, Mazurek. Opus 6, numer 1. Jeszcze chwila. Już zaraz, zaraz będzie. I wróćmy. Halina Czerny-Stefańska, laureatka konkursu szopenowskiego. Pierwszej nagrody, ex aequo chyba z Bellą Dawidowicz. Bellą Dawidowicz, tak. To taka troszkę polityczna wtedy sprawa. No tak, wtedy było tak, że my się... Jest Mazurek, słuchamy. Halina Czerny-Stefańska. Bardzo lubię tego Mazurka. Ja też, tak. Bardzo. Bardzo. Haniu, ale... Tylko ty lubisz grać, a ja słuchać. Aleksandra nic nie mówi a propos tego Mazurka. Milczy. Zasłuchała się. Chciałabym się teraz zagrać Mazurka. Po prostu. Dlatego. Ale to, że jednak ta muzyka była w twoim życiu obecna, czy w chórze, no to, że chodziłaś na koncerty i że umiesz śpiewać, to jednak... bardzo poszerza możliwości repertuarowe i angażmentu w twoim zawodzie, prawda? No na pewno, w ogóle to, że... Jak się jest śpiewająca aktorka. Tak, tak zawsze aktorzy... Zbyszek Zamachowski jeszcze potrafi też usiąść i zagrać na fortepianie. A, no właśnie, tutaj brakuje tego, ale no nie można wszystkim. Na pewno właśnie aktorzy, których to
męczy jeszcze, że chcą śpiewać. Zawsze tam Wojciech Młynarski tak mówił, aktor gra, że śpiewa. To no było to takie miejsce, gdzie każdy się chciał sprawdzić kiedyś na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Każdy śpiewający aktor, no wtedy jeszcze na czele jury był Aleksander Bardini. No i rzeczywiście ja też tam wyruszyłam. W 91 rok. Tak. I wtedy... Razem egzekwo z Beatą Fudalej, żeśmy zdobyły pierwszą nagrodę, drugą Beata Rybotycka, ale to tak wszystkie byliśmy tam w tej czołówce. A później, rok później, moi koledzy właśnie Piotr Gąsowski, Robert Rosmus i tak żeśmy stali się laureatami, jako laureaci stworzyli tam program i potem tak się dalej potoczyło. Ale na pewno daje to takie możliwości, że tylko też jest trudność z tymi śpiewającymi aktorami. Dlatego, że bardzo trudno taki jednorodny repertuar sobie stworzyć, bo to jest tak, z tej strony teksty Młynarskiego, czy piosenki z kabaretu Starszych Panów, czy coś z musicalu, czy coś co z kabaretu właśnie Olgi Lipińskiej, czy to są jakby takie apetyty rozległe, że trudno potem się tak jakoś skoncentrować na jakimś takim jednorodnym nurcie, bo właściwie jako aktor człowiek ma apetyt na różne rzeczy. Ale zawsze ja traktuję to tworzywo piosenki jako materiał jednak aktorski. Ciężko było w kabarecie Olgi Lipińskiej. Było fantastycznie, fajne czasy. To było 15 lat, nie wiem jak to zleciało. Mnóstwo pięknych piosenek powstało wtedy, jak już mówimy właśnie o muzycznych. Do dzisiaj, ja nieraz na Instagramie jeszcze wrzucam jakąś piosenkę, żeby przypomnieć, bo one powstawały od 90 roku przez 15 lat, a są po pierwsze niezwykle aktualne. Może to czasem jest smutne, że one są dalej aktualne, te teksty o nas, Polakach i o naszych różnych tam słabościach, ale nie robione były na mocy. Tak, i robione były w tamtych czasach trochę może nawet siermiężnych w porównaniu z dzisiejszymi, ale były robione jak teledyski. Myśmy po parę godzin kręcili, po pół dnia, czasem jedną piosenkę i da się oglądać je po raz kolejny, a jeszcze był cały kącik tekstów Gałczyńskiego, do których różni kompozytorzy pisali muzykę i powstawały z tego przepiękne utwory. Nie chcę zabierać, słuchajcie, za dużo czasu. Nie, ja dlatego pytałem, czy było ciężko, bo Olga Lipińska perfekcjonistka. Oczywiście. I dlatego się nie starzeją te piosenki. No, ale potrafiło być kilkadziesiąt dubli. O właśnie. Tak jak prawda Czeplin podobno robił 75 dubli, z czego brał drugi, a to był dubel walenia deską w głowę na przykład, żeby... ale tutaj rzeczywiście też dążenie do perfekcji i do takiego... do doskonałości i jakby takie no, duże wymagania i stawianie wysoko poprzeczki nam też właśnie aktorom. I myślę, że to w jakiś sposób, ponieważ to była moja pierwsza dyrektorka w Teatrze Komedia, myślę, że to też jakoś mnie tam ukształtowało z takim, zawsze sobie tak potem myślałam, a czy by to się podobało Olce Lipińskiej? Jakaś taka scena, czy piosenka, czy tego, także w jaki sposób sprawowała nade mną taką artystyczną, spod jej skrzydeł jakby wyszła, bo byłam u niej 7 lat w teatrze, a potem 15 lat współpracowałyśmy. Także... A w którym teatrze była Judy Garland? Judy to jest oddzielna sprawa. To jest, żeby w skrócie, żeby się tak nie rozwodzić, to jest sztuka, którą specjalnie dla mnie skompilował i przetłumaczył i tam zmodyfikował Sławomir Chwastowski i tę sztukę cieszę się, że ją gram, ponieważ ona pokazuje artystkę, która no wspaniała, jedną z pięciu największych gwiazd wytwórni MGM i jako kobietę, artystkę, osobę, matkę, osobę, która ma problemy z uzależnieniami, wspaniałą artystkę, to jest portret Judy Garland i myślę, że oczywiście gram jeszcze z kolegą, na zmianę gra Hubert Podgórski i Piotr Tołoczko. To jest dla mnie, jako dla aktorki i dla kobiety, fantastyczny materiał. Ja tylko mogę powiedzieć, że zapraszam wszystkich. Na przykład gram na nowo otwartym w październiku, na początku października, Centrum Kultury na Ursynowie. Ola, wiem, że gdzieś tam... Świetny jeszcze Centrum Kultury. Tak, że to będzie taki nowy, piękny budynek powstał. I wiem, że tam chyba 1 października zapraszam serdecznie. Judy Garland. No a jak długo będziesz to grała? Ja gram to tu, to tam. Bo ja nie mam jednego miejsca na granie, ale
dopóki będę miała siłę, to będę grała. Nie, bo już my będziemy niestety na Olimpiadzie Chopinowskiej od pierwszego. Ja wiem, ale to ja w taki moment wyczuję, gdzie to gram, że was zawiadomię, a tymczasem naprawdę serdecznie zapraszam też na tę sztukę Judy. A my posłuchajmy Judy Garland. No jak a właśnie. Potem przejdziemy do innych premier. Judy Garland. Zaczarował was magiczny głos. I co, i będziesz to śpiewać? Ja śpiewam to tak w taki, jako dodatek, jak w takiej innej aranżacji Wojtka Zielińskiego, takiej bardziej trochę jazzowej. No tak, takiego głosu jak Judy, no to nie ma, to już jest, słuchajcie. Podobno Judy Garland, jak premiera Czarnoksiężnika Zosbła w 1939 roku, no, zagrała jako dziecko przecież w tym i dostała w ogóle za całokształt dziecięcego Oscara, ale podobno ludzie się zbierali pod balkonem, jak była gdzieś w hotelu, musiała wychodzić. Całe życie już tak miała. I ciągle ją proszono, żeby zaśpiewała Over the Rainbow. Więc to znalazłam, bo tak pytaliście państwo. Kompozytorem był Harold Arlen. No, już wiem. Też parę przebojów napisał. Napisał. Owszem. No właśnie. I całe życie musiała to śpiewać. To jak to jest, jak się rola przyklei do aktora. Widzisz, to i tu ci przerwę, trzeba być taką aktorką jak Hania Cieszyńska i że nie powiesz, że tylko jedna piosenka tego, tylko masz wielkie spektrum. Ja tylko uważam, że jest to aktorka w dalszym ciągu jeszcze niewykorzystana. Rozwijam się. Nie, tylko ja absolutnie, przepraszam, osobiste zdanie, powinna zagrać absolutnie rolę dramatyczną. O której roli pani ma? Ja, słuchajcie, to ja wiem, że na pewno, zresztą tak podobno aktorzy, którzy grają w komediach, tak jak robiliśmy sztukę z Czarkiem Żakiem, to mówimy, to przecież aktorzy komediowi, to wiadomo, że mają te pokłady dramatyzmu ten. Więc ja nie jestem nieszczęśliwa, że gram w komediach. Ja lubię grać w komediach, a jeśli trafi mi się rola tak jak Bożej Podszewce, kiedy Izabela Cymińska mi zaproponowała rolę, gdzie nie było rolą komediową bardzo byłam szczęśliwa z tego powodu, no to, ale tu właśnie przy Judy mam okazję być i komediowa, i taka czasami, bo ta historia jej była tak trochę czasami chwyta za gardło. Ale Janusz, jeszcze jeżeli mamy czas, bo tak mi przyszło do głowy, ja pamiętam taką sytuację, nie wiem, czy ty to będziesz chciał powiedzieć, ale dlaczego nie, prawda? Koncert Aleksandry Kurzak, którą poznałam przy okazji grania właśnie w Akompaniatorze Śpiewaczki. Bo Grzegorz Hrabkiewicz, który reżyserował Akompaniatora, powiedział, słuchaj, na premierę zaprosiłem śpiewaczki Walewską, Aleksandrę Kurzak. Ja mówię, zwariowałeś? A kazał mi śpiewać arię na koniec. Zaśpiewasz arię. Ja mówię, no to chyba... A ty zrobisz szpagat. Ja mówię, ja po prostu nie jestem śpiewaczką. Tego. Ale zobaczysz, to będzie tak. I zmusił mnie do tego, żeby rodzaj taki, bo ja po prostu troszkę tam tę śpiewaczkę tak koloryzuję, gram, chociaż podobno córka Małgorzaty Walewskiej powiedziała, tak mamo, ty się tak zachowujesz jako śpiewaczka. No oczywiście to jest komedia, to jest taka trochę czasem nawet w groteskę wpadająca taka sztuka, zawsze bardzo lubimy z Jankiem Jankowskim to grać, ale właśnie poznałam Aleksandrę Kurzak i byłam na jej koncercie, który promocją był jej płyty w Starej Pomarańczarni i kogo widzę na scenie? Janusz Olejniczak przy fortepianie, Aleksandra Kurzak śpiewa. I słuchajcie, była taka sytuacja, że Ola śpiewa i w pewnym momencie orientujemy się, że coś jest nie tak. Coś nie zgadza, coś takiego. I w pewnym momencie Aleksandra Kurzak przerywa i mówi tak, bo Janusz nigdy przecież nie akompaniuje śpiewaczkom i tego, po prostu skleiły mu się kartki w nutach. Pamiętasz to? Nie. A ja to pamiętam, słuchajcie. Tyle miałem wypadków tego typu, że trudno mi było uzyskać ten jeden. Jej się nie zgadzało tam w pewnym momencie coś i tak patrzy znacząco na Janusz. A Janusz tam gra z tego, bo to był wspólny. I słuchajcie, i w pewnym momencie mówi, przepraszamy, ale Januszowi się tu skleiły kartki, gra z... I to było tak fantastyczne.
brawa, gorące takie te i jeszcze raz zaczęli, jeszcze raz tego. I to jest, ja mówię, taki przykład. Ludzie potem pamiętają uwielbiają to, uwielbiają takie to, co dla nas wyłoży. Jest tragedią, że się coś pomyliliśmy. To się pamięta i ja to zapamiętam. Dla ciebie to jest w ogóle nieznaczące, ale to było tak. Ale wtedy musiało być bardzo znaczące. Chwycić słowo honor. Na szczęście to mija. Ale dobrze, że umiesz to z pamięci wyrzucić. Bo to, to jest potrafią. Tak, jak ja nie pamiętam tylko złe rzeczy. Ja nie porównuję tego, ale my na przykład w zawodzie aktorskim, jak się tam mylimy, coś się takiego dzieje, jak na przykład potem to z tego są anegdoty, że grając tam w Polityce na 6. piętrze taką zaawansowała z kucharki na sekretarkę ministra. I idę na bal, taka wyfiokowana. Tylko tak. Czy się Zbyszek do ciebie dzwonił? Chyba nie. Dzwonił do ciebie i się nagrał. Ach, dobrze. I słuchaj, i odgarniam sobie woalkę torebką i ta torebka mi się zaplątała w tę woalkę i już jej nie mogłam rozplątać w tej scenie. I w pewnym momencie musiałam ją zostawić, bo musiałam pokazać, jak ja się pomalowałam paznokcie i tego. I to mi tak wdyndało, ta torebka wisiała i tego prowadząc kolegów no w stan taki, bo to było niepewne. I kiedyś ktoś mnie zaczął i pani Haniu, byłam na tej Polityce, kiedy pani się ta woalka, torebka zaczepiła w woalkę. No, ja mówię, o... Znaczy, no tak, że no, prawda. No było, była, tak. Była. To się pamięta. A najnowsza premiera to Umrzeć ze śmiechu. Najnowsza premiera Umrzeć ze śmiechu. Zapraszam serdecznie do Teatru Kwadrat. Zapraszam was wszystkich. W październiku dopiero gramy. 12, 13, 14, 15. No, fajnie by było. Umrzeć ze śmiechu. To jest czarna komedia. Gramy z Ewą Wencel, Lucynką Malec, Olgą Kalicką, Marcinem Piętowskim. Po prostu zapraszam. A co sprawia większą satysfakcję? Jak ktoś podchodzi na ulicy i mówi, uwielbiam panią w serialu Z daleka odnoszę, czy w Judy Garland? Wszystko jest... Z daleka odnoszę, z daleka od szosy było. Tak, odnoszę, jest, daleko odnoszę. Daleko tak. Odnoszę, nie z daleka odnoszę. Już to daleko odnoszę, tak? Z daleka odnoszę też. Daleko odnoszę. Daleko, daleko. Nie z daleko. Daleko od szosy było. Jak Janusz pamięta, wie, tak. No, z daleka od szosy to wiem, dlaczego pamięta. Tak. A daleko odnoszę. Po prostu kocham kino i teatr. Tak ma jest. Się rozumieć. Jest zawsze, za każdym razem jest to miłe. I jeżeli ktoś mówi, dzieli się tym, a wczoraj byłem w teatrze, tak widziałem pani. Tak się cieszę bardzo, bardzo, bardzo to jest po prostu... A jak mówimy o rolach dramatycznych i komediowych, do dzisiaj pamiętam, i wspomniała Ryszardę Hanin jako profesorkę swoją, do dzisiaj pamiętam, kiedy grała Malwolia w Starej Prochowni. Genialny zupełnie spektakl. Co ostatnio wspomnieliśmy z Fijeskim. A, z Fijeskim, niespodzianka. No, niespodzianka do Stworowskiego, kiedy zagrali tą... Wspaniałe role. Musisz to, Ola, zobaczyć. Teatr telewizji, niespodzianka Rostworowskiego, mroczna historia i tak. Oni oboje grają fantastyczny chłopów tak. Z podkarpackiej tak. Wsi mordujących swojego syna, tak. O czym nie wiedzą, prawda? Dramatyczna historia, zagrana tak przez ile lat temu to było? Do dzisiaj pamiętam te ciarki, które mnie przechodziły tak, wtedy. Tak. Zresztą wtedy to teatr telewizji, pamiętam teatr telewizji, w każdy poniedziałek wszyscy zasiadali, oglądali dzięki temu. No właśnie na tym wychowałam, to rozbudziło moje marzenia o teatrze. Mało tego wspomniałeś Wojciecha Malejkata, który był u nas tydzień temu i powiedział, że jak zdawał do szkoły teatralnej, mówi, to ja dwa razy byłem w teatrze wcześniej, przed maturą. Mówi, ale oglądałem teatr telewizji. No tak. Czyli tak się czuję. No, bo przecież urodził się w Mrągowie. Jakby się w Suwałkach, bo teraz wszyscy z Suwałk są. A, bo teraz jest modne. I olimpijczycy, i muzycy. Tak. A to prawda. I Andrzej Wajda. No, a kawałek dalej. Jerzy Maksymiuk też troszeczkę dalej, tylko bardziej kresowo. A nie, no Wajda oczywiście. Tak jest, także wypada być Suwałk. Po prostu. Mam rodzinę w Suwałkach. Pozdrawiamy Suwałki. Ja się, słuchajcie, cieszę, że ja tutaj dzisiaj trafiłam do was, że mogłam... Ola, dziękuję ci za koncert. Widzisz, że to są aktorzy? To są właśnie aktorzy. Naprawdę to było... wspaniałe. No nie wszyscy. Hanna Śleszyńska jest tak. Nie, ale... ale Hanna Śleszyńska, zaszczyt słyszeć takie słowa. Nie gra tego, że jej się podobało, tylko jej się podobało. Naprawdę. Oczywiście. I to jest... Bardzo dziękuję. Może nie, też nie zdajecie sobie sprawy z tego, bo ja oczywiście przez to, że ja jakby nie wykonuję, nie gram, nie uczestniczę, tak jak uczestniczę w spektaklu, to nie potrafię tej muzyki dać, ale ją czuję i to jest...
ja uważam, że dzięki temu, że istnieje muzyka, że można jej słuchać, że ona się tak wlewa takim strumieniem, czeka, że świat jest lepszy. I to chyba musi być puenta, bo jak nie, to się temu, także... Aleksandrze Kurzak skleją. No... no właśnie. Tym razem to będzie wskazane, bo się zmieści może cała pieśń. Hanna Śleszyńska, Joanna Ławrynowicz, Ola Janusz. Aleksandra Janusz, Ola Janusz. Proszę. Tylko krótko, jaki koncert grasz na dyplom? Rafael. Giedur? Giedur. Dobrze. Dobra. Ale wy macie fajnie do prezentacji. Aleksandra Janusz i Janusz Olejniczek. Tak? Dobra. Dwa razy Janusz. Trzeba dwa razy powtarzać. Kłaniamy się. Aleksandra Kurzak, utwór wybrany przez Hannę Śleszyńską. On mio babino caro. Kłaniamy się. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.